89 FM. Akademickie Radio Centrum. Czas na magazyn Podwójna Krótka. Witamy w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic. Patryk Masłowski. A dzisiaj w naszym programie spojrzenie na siatkówkę z nieco innej perspektywy. Z perspektywy sędziowskiego słupka. Naszym gościem jest Mirosław Pałka, arbiter prowadzący na co dzień mecze m.in. w Tauronidze Kobiet, ale przede wszystkim, powiem w cudzysłowie, szef podkarpackich sędziów, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PWZPS, członek Zarządu Podkarpackiego Związku. Mirku, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę od pytania, no bo tak już od kilku tygodni nam ten sezon się rozpoczął, powoli się rozkręca, coraz więcej tych spotkań i tutaj u nas na Podkarpaciu i oczywiście tych na wyższym szczeblu. Powiedz, jak ten początek przebiega z Waszej perspektywy sędziów, zarówno tutaj na Podkarpaciu, jak i w skali tej ogólnopolskiej. Napotkaliście już jakieś problemy, czy na razie jest, że tak powiem, spokojnie? To znaczy tak, z perspektywy Podkarpacia może zacznę. No, sezon się rozpoczął, mamy grupę kilkunastu nowych sędziów, tylko kilkunastu, bo tak uzupełniamy co jakiś czas sukcesywnie jakby braki i łatamy je nowymi naborami. Świeża krew jest potrzebna jak najbardziej. No i wdrażamy powoli tą młodzież w środowisko. No, sezon się na razie rozkręca. Mamy raptem 3 tygodnie sezonu, także jeszcze jakichś krytycznych sytuacji nie było. Jakoś sobie radzimy. Terminarz jest tak poukładany przez Wydział Gier, nasz tutaj podkarpacki, żeby jak najmniej kolizji było, żeby była możliwość faktycznie zapewnienia obsady na wszystkich meczach w pełnym składzie. Jeżeli chodzi o kraj, jeżeli chodzi o już szczebel centralny, który mam przyjemność sędziować, no to no też żeśmy wystartowali kilka tygodni temu, bo pierwsza liga ruszyła tam 24 września, z tego co pamiętam. No a za 2 tygodnie całe rusza Tauron Liga, plus Liga też już od kilku tygodni już pełną parą pracuje, więc to wszystko się rozkręca, jesteśmy w trakcie. Na razie tutaj bez jakichś, tak jak mówisz, poważnych, też, że tak powiem, afer, tak? Spokojnie to wszystko na szczeblu centralnym, tak? Jeszcze, no, zawsze to bywa różnie, prawda? Słowo afera się źle kojarzy. No. Tak, może bez kłopotów, a tak troszkę. Bez kłopotów, no normalne emocje, które towarzyszą meczom, no później wynikające z tego konsekwencje, kartki się pojawiają powoli też. Na meczu, który miałem przyjemność sędziować w pierwszej lidze w Świdniku, no też byłem zmuszony niejako do wyciągnięcia konsekwencji wobec zawodników i tam się dwie czerwone, dwie żółte kartki pojawiły. No ale to jest nasza praca po prostu. No to naturalna kolej rzeczy. Ale to mi się bardzo podoba z tymi żółtymi, czerwonymi kartkami, no bo tutaj w siatkówce wiadomo, że żółta kartka to jest taka forma upomnienia, prawda? Czerwona kartka też jest formą upomnienia, tym negatywnym. To już kara, bo to już tak, punkt. Kara jest tutaj w postaci straty punktu dla drużyny przeciwnej. No ale jeżeli mamy kibiców, którzy, bo ja się spotkałem z takimi kibicami też na meczu, którzy no zobaczyli czerwoną kartkę w siatkówce, to jak ten zawodnik jeszcze w ogóle jest na wojsku, prawda? W tych niższych ligach zwłaszcza jeszcze jest, można się... Jest jakaś forma przekłamania, można powiedzieć, bo każdy wie, na czym polega żółta, czerwona kartka w piłce nożnej. W siatkówce to może dopowiedzmy od razu, bo to też może zaciekawić naszych słuchaczy, że oprócz tej żółtej, czerwonej kartki jeszcze są dalsze, prawda, możliwe konsekwencje. No tak, no czerwona kartka to skutkuje zdobyciem punktu przez zespół przeciwny, natomiast dalsza gradacja kart to jest wykluczenie, czyli dany zawodnik czy członek zespołu opuszcza zespół do końca seta. I sygnalizacja to jest żółtą i czerwoną kartką. Żółta i czerwona kartka w jednej ręce pokazane. No i taki, że tak powiem, delikwent opuszcza strefę kontrolowaną przez komisję sędziowską do końca seta. Na kolejnego seta, o ile taki będzie, może powrócić jako członek zespołu. No, a kolejna, najgrubsza konsekwencja, no to jest dyskwalifikacja, no to wtedy taki członek zespołu opuszcza zespół już do końca meczu. I to też jest żółta i czerwona kartka trzymana w dwóch rękach odrębnie. To taka ciekawostka, bo też kibice pewnie nie zawsze wiedzą i z czym to się je, jak to wygląda, także... Nie zdarzyło nam się wiedzieć, obyśmy nie musieli wiedzieć. Oby. Rzadko chyba już w ostatnich latach spotykane, czy się mylę? Szczerze powiedziawszy, to w mojej karierze sobie przypominam, że dałem raz sankcję wykluczenia zawodnikowi. Notabene jest to obecny libero Rysowi, Potera, Michał. Mhm. Jeszcze ja był zawodnikiem Będzina. To było chyba 20 lat temu.
Natomiast w tamtym sezonie, no jeden z naszych kolegów tutaj na Podkarpaciu, sędziując mecz, no to pełną gradację kar wykonał i doszło do dyskwalifikacji jednego zawodnika. Ale czyli... tutaj Potera, że dostał, poznałem go w ostatnim czasie, to bym powiedział, że może bym wymienił co najmniej 40 zawodników innych, których mógłbym gdzieś przyporządkować jako do wykluczenia, a że no, taki charakterny też jest. To znaczy się, no to czasami sytuacja prowokuje, no to bywa, że to z dwóch stron jest, powiedzmy, działanie, jest jakaś, powiedzmy, akcja, reakcja, no i po prostu, no, kumulacja nastąpiła i tak wyszło, no po prostu. Ale to już wiemy, że nie są to częste przypadki. Wspomniałeś tutaj na początku o tym, że dołączyło do was przed tym sezonem, ten nabór trwał, kilkunastu sędziów. Powiedz właśnie, jak to wygląda, bo być może nasi słuchacze tutaj młodzi się zastanawiają, jak mogą zostać sędziami. Jak ten nabór u was tak na co dzień wygląda? Czy to można zostać nim na co dzień, tym sędziom przyjść, zgłosić się, czy organizujecie jakieś kursy? To warto, żeby nasi słuchacze chyba usłyszeli. Jasne. No to mniej więcej w cyklu co rok, co półtora roku organizujemy nabór. Ogłaszamy go na mediach społecznościowych najczęściej. Staramy się tak samo jakieś plakaty rozświecić w halach sportowych w województwie, żeby ta informacja docierała do jak najszerszego grona odbiorców. No i czekamy na zgłoszenia. No w tamtym roku tych zgłoszeń było około 20-25. W zasadzie do kursu przystąpiło 23 osoby, no z wynikiem pozytywnym tylko 17 osób ukończyło, no a zostało na chwilę obecną 14 kandydatów, więc można powiedzieć, że połowa z tego, co się zgłosiło. Jesteście zadowoleni z tej liczby, czy przydałoby się jeszcze tutaj kilkunastu arbitrów? To znaczy, tak, można dwojako na to patrzeć, bo tutaj komisja obsad, która działa przy Wydziale Sędziowskim, ma czasami ciężki, twardy orzech do zgryzienia w niektórych terminach, bo naprawdę jest trudno obsadzać. Należy dodać, że wielu sędziów to są równocześnie aktywni zawodnicy i sędziowanie im w pewnych terminach koliduje z obowiązkami sędziowskimi, z zawodniczymi. Więc no jednak to wymaga dużo poświęcenia, dużo czasu. No i komisja obsad nieraz musi się dobrze znaginastykować, żeby obsadzić mecze. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie jednak, ci, którzy chcą sędziować, żeby dużo sędziowali. Bo tak naprawdę sędziować, żeby być dobrym sędzią, to jest potrzebne doświadczenie. Doświadczenia się nie osiągnie poprzez oglądanie plus ligi w telewizji i powtórek pewnych sytuacji, które są oczywiste z perspektywy fotela przed telewizorem, tylko po prostu no, praktyka, ilość decyzji podjętych, ilość nawet konieczności dyskusji z kapitanami czy trenerami później po meczu, nie zawsze może i też miłych, ale to jest taka prawdziwa nauka rzemiosła sędziowskiego. Okej, okay, ale tak naprawdę, bo tak brzydko może to zabrzmi, ale z podkarpackich sędziów my musimy skorzystać, tak naprawdę wy musicie skorzystać w kontekście zarówno rozgrywek od drugiej Ligi Podkarpackiej Męskiej przez pierwszą Ligę Podkarpacką Męską, przez pierwszą Ligę Żeńską Podkarpacką, przez rozgrywki juniorskie, aż po rozgrywki drugoligowe, gdzie też grają zespoły z Podkarpacia i pierwszą ligę i wręcz plus ligę, prawda? I teraz, czy często się zdarza, że załóżmy sędzia ma taką sytuację, że sędziuje zarówno w ciągu jednego weekendu, nie wiem, 3-4 mecze? Tak, to się może zdarzyć. No tutaj też właśnie ten ciężar odpowiedzialności, jak gdyby rozsądnego poukładania tych klocków, no leży po stronie komisji obsad naszej. Starają się, żeby powiedzmy nie było takich anomalii, typu na przykład, że rano sędzia sędziuje powiedzmy w Mielcu, a po południu ma się stawić na przykład w Lesku. No raczej staramy się to tak układać, żeby te obsady były powiedzmy w miarę z jednego miejsca, żeby można było powiedzmy w komplecie jechać, posędziować. No i częstą praktyką jest to, że na przykład sędzia sędziuje rano na przykład mecz Ligi Młodzieżowej w sobotę,
a po południu stoi na linii, dajmy na to w Robczycach czy w Sędziszowie. To jest, to jest nie to, żebyśmy chcieli tak robić, ale no, jesteśmy często do tego zmuszeni. Ale to jest też, powiedzmy, jak gdyby obopólna korzyść, bo taki sędzia no, ma już, powiedzmy, coraz większe doświadczenie i jeden dzień ma poświęcony na siatkówkę całkowicie. A tak pytając doświadczonego sędziego, ciężko jest się przestawić właśnie w ramach takiego weekendu z bycia sędzią, nie wiem, w rozgrywkach damskich, męskich, juniorskich, seniorskich. Czy to jest jednak jedna robota do wykonania i kwestia skupienia i uwagi na danym rozgrywkach, tutaj jakoś nie profiluje specjalnie sędziego? To nie jest tajemnicą, że siatkówka męska się różni troszkę od siatkówki żeńskiej. To jest fakt. Poza tym sędziowanie ligi profesjonalnej, a także lig szczebla centralnego, gdzie są sędziowie liniowi. Challenge'u nie ma, ale są sędziowie liniowi. Jest to zupełnie coś innego niż sędziowanie, powiedzmy, pierwszej ligi podkarpackiej, męskiej, gdzie tej pomocy ze strony ani challenge'u, ani sędziów liniowych nie ma. Stąd też, wiadomo, im niższy poziom rozgrywek, czyli rozgrywki młodzieżowe, tych błędów po stronie zespołu jest więcej. I trzeba te błędy wyłapać. No i zdarzają się pomyłki oczywiście, też wynikające z tego, że powiedzmy są to różne poziomy rozgrywkowe. Teoretycznie może się wydawać, że a co tam na meczu kadet, juniora młodszego czy młodzika się może wydarzyć. No tam właśnie jest tych błędów dużo, tylko kwestia znalezienia się w tym, żeby wiadomo, że młodzikowi nie wszystko się gwizdże też. To ja mam od razu pytanie. Cięższa presja jest ze strony zawodników na poziomie naszej pierwszej ligi podkarpackiej, tej dawnej trzeciej ligi, czy ze strony rodziców w rozgrywkach młodzieżowych? Zdarzało się. Mówimy o tak zwanym korze chyba, tak? Komitet oszalałych rodziców. Też. To najbardziej patologiczne przypadki, z tego co wiem, to były na, czy są na kinderach właśnie i tam też działania są po stronie organizacji wymagane, żeby odizolować nieco rodziców od tego najbliższego, powiedzmy, otoczenia boiska. Ale to jest zrozumiałe. No, każdy się emocjonuje, każdy chce jak najlepiej dla swojego dziecka, także tutaj no, jak gdyby praca jest po obu stronach konieczna. A tak jeszcze właśnie, bo to było jedno też z pytań, które tutaj mieliśmy z twojej perspektywy, bo też pewnie ci się zdarza nieraz w piątek tutaj u nas sędziować mecz jakiejś podkarpackiej pierwszej ligi mężczyzn, a dzień później jechać na pierwszą ligę, na jakieś starcie nawet telewizyjne często. Gdzie ci się lepiej sędziuje? Jednak tam na szczeblu, gdy jest wyższy poziom, gdy masz pomoc liniowych i można, może ta siatkówka jest bardziej przewidywalna, tak, co się wydarzy, niż tutaj, taka bardziej, nazwijmy to, szarpana, czy nie robić to żadnej różnicy? Znowu tutaj jest jednak mniejsze tempo, mniejsza siła może, jak to z twojej perspektywy wygląda? To znaczy, jeżeli porównamy 1:1, dajmy na to, że ligę męską, najwyższą podkarpacką, tą pierwszą podkarpacką ligę męską i na przykład pierwszą ligę taurą ligę męską, no to wiadomo, piłka lata szybciej, jest poziom wyższy na pewno, no bo to jest naturalne. Natomiast no tam jeszcze dochodzą sędziowie liniowi, którzy można powiedzieć tak, często pomagają, ale też zdarzają się błędy, bo każdy robi błędy i to jest normalne. Decyzje czasami trzeba zmieniać, co rodzi pewne czasami jakieś tam emocje, pytania ze strony zespołów, to po co ci panowie tam stoją, na przykład tego typu historie. No, w pierwszej lidze podkarpackiej trzeba sobie radzić samemu, czyli podejmuję decyzję sam jako sędzia pierwszy odnośnie tam boisko out, sędzia drugi może mi pomóc ewentualnie w tym. Mamy swój zakres obowiązków, natomiast trudno liczyć na to, żeby sędzia drugi, który ma generalnie odpowiedzialny za siatkę, za przejście linii środkowej, żeby się skupiał na tym, czy piłka mu spadła na przykład przy linii, przy której niby jest i się może wydawać, że powinien wszystko widzieć, no ale jeżeli prawidłowo wykonuje swoje obowiązki i skupia się na siatce, na tym, co się dzieje na siatce i na linii środkowej, no to może nie widzieć piłki spadającej mu prawie, że pod nogami 3 metry, 2 metry od niego, kiedy jest to na przykład szybkie uderzenie, piłka wracająca po bloku na przykład i w bliskim kontakcie przy linii. To nie jest jednoznaczne. Każdy poziom ma swoją jak gdyby swoją dawkę emocji. Niby w pierwszej lidze jest łatwiej. W taurą lidze też można powiedzieć, że jest łatwiej, bo jest challenge i w większej sytuacji, powiedziałbym, 95% sytuacji jest łatwa do rozstrzygnięcia przy pomocy challenge'u, który bardzo pomaga. No, ale też obciążenie psychiczne jest trochę większe.
Większe pieniądze, większe pieniądze w grę jednak wydawane przez sponsorów miasta i jasne. To na pewno, no to właśnie, to wszystko tutaj pewnie trzeba gdzieś tam połączyć. Tak jeszcze wracając troszkę do tej waszej pracy tutaj jako Wydziału Sędziowskiego PWZPS, bo to sędziowanie to jedno, tak, każdy z was tam przy okazji, że działa w ramach wydziału, to rzeczywiście sędziuje często na wysokim szczeblu, ale powiedz, na czym ta wasza praca, tak może nie na co dzień, ale no, w ramach sezonu polega, bo podejrzewam, że to są też obserwacje, tak? Jak to właśnie wygląda, ten oprócz obsad, oprócz sędziowania, to pewnie jest ta praca nad rozwojem poniekąd sędziów, nad obserwacjami, awansami, spadkami i tym podobne. Powiedz, jak to tutaj ten system u was, że tak powiem, funkcjonuje? No to tak, mamy w strukturach Wydziału Sędziowskiego naszego podkarpackiego, przy tej komisji obsad, o której wspomniałem wcześniej, mamy tak samo komisję szkolenia i kwalifikacji, którą zawiaduje nasz sędzia plusligowy Damian Litz z Żołyni. No, mamy taką fajną grupę, która teraz ostatnio uległa pewnej modyfikacji. Grupa bardzo prężnie działająca, fajnie pracująca, przygotowująca szkolenia, między innymi właśnie te przedsezonowe, które się ostatnio w Kielnarowie odbyło. Obserwacje sędziów. Jeżeli chodzi o obserwacje, to może już teraz tak odchodzimy bardziej od takiej typowej kwalifikacji, kiedy siedzi z boku kwalifikator, wyznaczony u nas przez komisję obsad, bądź przeze mnie, i ocenia sędziów, wypełnia arkusz kwalifikacyjny, tylko bardziej skupiamy się na sędziowaniu z tymi młodszymi sędziami i jak gdyby przekazywaniu im uwag na bieżąco. To jest dość skuteczne, bo tak widzimy w perspektywie trzech sezonów, kiedy nas nieco sytuacja pandemiczna zmusiła do tego, żeby powiedzmy, no były ograniczenia, prawda? Nie można było dodatkowych osób, jak gdyby nie było to wskazane, żeby dodatkowe osoby przebywały w obszarze kontrolowanym na hali. W ogóle na hali nie można było dodatkowych osób sprowadzać. No to od trzech sezonów właśnie skupiamy się na tym, żeby sędziować z tymi młodymi sędziami i żeby z nimi to później omawiać. No, daje to dobre efekty, bo w ten sposób właśnie pracujemy z kandydatami na szczebel centralny, no i co roku nam się udaje wprowadzać nowe osoby na szczebel centralny, więc to działa. Co poza tym? No wiadomo, organizacja tych kursów podstawowych dla nowych kandydatów, to jest ta praca bieżąca. Jest trochę tego pewnie jeszcze gdzieś tam w trakcie tego spotkania, kursy doszkalające też. Patrzę, ja może od razu dopytam, bo tutaj padło określenie szczebel centralny, prawda? Dla naszych słuchaczy, no to jest... druga liga. Od drugiej ligi, Czyli tego trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce, prawda? Tak. To jest plus liga, pierwsza liga, druga liga i później mamy właśnie już te rozgrywki wojewódzkie, pierwsza i druga liga podkarpacka, męska, żeńskie i tak dalej. Tak. I teraz sytuacja jest taka, że z tymi awansami na szczebel, ja powiem szczerze, jakoś nie interesowałem się bardzo tą tematyką. Gdzieś ten temat wpadł mi jakiś czas temu do w uszy w kontekście słuchania chyba wywiadu z, nie chcę przekłamać, z Pawłem Zagumnym odnośnie możliwości awansu właśnie sędziów ze szczebla tego regionalnego do szczebla centralnego i tam są pewne granice podobno wiekowe, które gdzieś w przeszłości powodowały, że osoby, które no miały aktywną tą karierę siatkarską, kończyły w wieku 35 lat, proceduralnie nie miały możliwości już robienia kariery sędziowskiej, mimo że no, mimo tego wszystkiego, że gdzieś doświadczenia siatkarskiego no nie można im odmówić, ale jasne. Proceduralnie gdzieś no, w tej ścieżce już wiekowej nie było możliwości. Nie wiem, czy dobrze mówię, ewentualnie... Tak, wiem o co chodzi, jasne. To no, oficjalnym takim barierą wiekową oficjalną przy awansie na szczebel to jest 32 lata. Natomiast dla czynnych zawodników i trenerów ta ścieżka jest nieco ułatwiona i teraz nawet się wydłużyła, tylko teraz no nie chciałbym przekłamywać, ale wiem, że to było kilka lat do przodu można było, czyli powiedzmy te 35 lat, jak powiedziałeś, to chyba nie stanowi w tej chwili bariery, żeby ubiegać się o awans na szczebel centralny. A jak generalnie to wygląda? Wy typujecie tutaj sędziów z województwa, którzy są nominowani na szczebel i oni przychodzą kursy? Czy jak to tutaj wygląda? To znaczy tak, wygląda to następująco. No, generalnie osoby, bo to kryteria są potrzebne do spełnienia, czyli może się ubiegać o awans na szczebel centralny osoba, która sędziuje najwyższą ligę w województwie, czyli tą podkarpacką pierwszą ligę męską.
i ma pierwszą klasę sędziowską. No i oczywiście ten wiek tak samo, który jest wymagany. Spośród takich osób, które spełniają kryteria, może nie wybieramy, tylko dajemy im szansę, czyli wszyscy się mogą zgłosić z takich osób. Oprócz tego w perspektywie kolejnych sezonów, kolejnych lat, tak samo dajemy szansę osobom, które jeszcze nie spełniają takich wymagań, ale jest szansa, że w jakimś tam okresie, powiedzmy 2-3 lat, takie wymagania, te kryteria będą spełniać, żeby ich jak gdyby przygotować już, żeby widzieli, z czym się będą borykać, jakie są testy, jak się trzeba przygotować, sędziujemy z nimi tak samo. No i wtedy organizujemy kilka spotkań takich w celu rozwiązywania testów. Te osoby, ci kandydaci rozwiązują testy, mniej lub bardziej skomplikowane, takie, które gdzieś tam, powiedzmy, mogą się pojawić na egzaminie na szczebel centralny. No i później wyłaniamy najlepszego kandydata. Ale to chyba tak w ostatnich latach to wyłanianie kandydata na szczebel już stricte centralne, nie wiem czy się nie pomylę, ale odbywa się podczas akademickich mistrzostw w Polsce, prawda? Bo, zgadza się. Bo my tutaj też jesteśmy radiem akademickim, więc chcemy ten wątek akademickości wrzucić, więc pamiętam, że na pewno w Krakowie, tak? W tamtym roku, dobrze mówię, w Krakowie? W Poznaniu. W ubiegłym roku w Krakowie. Tak, ale chyba w obu przypadkach z Podkarpacia właśnie dzięki dobremu sędziowaniu na przysłowych nasi sędziowie uzyskali właśnie awans. No tak, no w 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć AMPę w Rzeszowie, więc tutaj nawet udało nam się, to nie udało się, tylko to był efekt ciężkiej pracy. Dwie osoby awansowały wtedy na szczeble centralne od nas, które z powodzeniem w tej chwili tak samo sędziują. No kiedyś te właśnie takie kwalifikacje na szczeble centralne odbywały się przy okazji turniejów, to było Mistrzostwa Polskich Szkół Rolniczych. No, później to przeewaluowało i w tej chwili to właśnie przy okazji Akademickich Mistrzostw Polskich się odbywa. No to jest taka dosyć rozbudowana formuła. Wtedy przyjeżdżają kandydaci z wszystkich województw. Oczywiście tych województw, które wyznaczą swoich kandydatów, czyli generalnie powinno być 16, ale z tego co wiem, to na ostatnich AMP-ach było 14 kandydatów. Dwa województwa nie wystawiły swoich. Są testy teoretyczne, no i multum sędziowania, no, podczas którego się trzeba wykazać. Ale zaznaczam jedną rzecz. Jeżeli komuś w pierwszy dzień nie pójdą testy teoretyczne, wyniki nie są znane, nikt nie wie, jak poszło. Sędziują swoje, dopiero ostatni dzień się dowiadują, że praktycznie rzecz biorąc w pierwszy dzień już byli pogrzebani, że tak powiem, po testach. Okej, no ale tak pewnie tutaj, bo też chcę ten wątek pociągnąć, dlatego że no też nam zależy, skoro mówicie, że przydałoby się trochę więcej tych sędziów, to może zachęcimy kogoś też do sędziowania, a w Poznaniu finał rozgrywa sędziową Mateusz Pępek, jeżeli się nie mylę, prawda? I może powiedzieć, że sędziego, który walczył o szczebel, przyszło mu sędziować mecz iście z pogranicza pierwszej plus ligi, bo tacy zawodnicy występowali w ramach tego finału i tego półfinału, więc tam na pewno z dużą presją musiał się zmierzyć, bo i charyzmatyczni trenerzy, prawda? Mateusz to jest przykład osoby, wzorca tego, że po urlopie można wrócić, po urlopie sędziowskim i można od razu stać się kandydatem na szczebel centralny, bo miał przerwę w sędziowaniu, która się w wielu przypadkach kończy niestety rezygnacją z sędziowania. A Mateusz wrócił, zaczął się starać, zaczął się uczyć. Najpierw mu nie poszło, pierwszy sezon spalił się troszeczkę właśnie w Krakowie, tak, w Krakowie, kiedy awansował Kamil Worosz. No a w tym roku pojechał jako jedyny nasz kandydat, bo w tym roku właśnie tylko po jednym kandydacie można było wysłać z województwa. No i krótko mówiąc, zabłysnął. O, w ten sposób. Tyle też powiem. Na pewno fajne doświadczenie od razu wejść właśnie ten szczebel, tak jak Patryk mówił, zawodnik. Można z bliska, w cudzysłowie powiedzieć, zobaczyć takich zawodników, których na co dzień gdzieś tam oglądało się w telewizji. To też jeszcze tak uzupełniając pod kątem tego, że jak zachęcić tutaj do sędziowania. Ostatnie takie jeszcze krótkie pytanie przed przerwą. Może warto powiedzieć, nie wiem, czy masz takie dane w głowie w tej chwili, ilu mamy sędziów naszych z Podkarpacia na szczeblu centralnym i warto by też było, myślę, wspomnieć, ilu z was
sędziuje te mecze na najwyższym szczeblu, czyli w plus lidze, w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet i Tauron Pierwszej Ligi Mężczyzn. No tak, jeżeli zacznę może od Podkarpacia. Na Podkarpaciu mamy, mówię, około 100 sędziów, bo to jest ta liczba taka między 98 a 101 chyba w tej chwili, bo niestety zdarza się tak, że dwa dni temu chyba jeden sędzia zrezygnował tak samo, po kursie zresztą ostatnim. Z tego na szczeblu centralnym, nie chciałbym też kłamać, 23 chyba osoby jest, z czego mamy trzech kwalifikatorów, czyli nie czynnych sędziów, tylko trzech kwalifikatorów, Robert Dworak, Piotr Dudek i Marek Litwiński. O, przepraszam, jeszcze Janusz Kaliński, czyli czterech kwalifikatorów. No i co, może od góry. Plus Ligę sędziuje Damian Litz, Mariusz Gadzina, najdłuższy staż, jeżeli chodzi o Plus Ligę, no i nowy nasz kolega na Plus Lidze, który miałem przyjemność 3 sezony w Tauron Lidze sędziować, Grzegorz Janusz z Jasła. Pierwszej Lidze męskiej i Tauron Lidze, no to ja mam przyjemność sędziować i Patryk Wierzbowicz. No i trzech kolegów, przepraszam, Leszek Kapłon, Tomasz Kielar i Marcin Lew, pierwszą Ligę Kobiet sędziłem. Czyli to, jeśli chodzi o ten najwyższy szczebel, wywołany tutaj już gdzieś między wierszami Piotr Dudek, no taki chyba, przyznasz, najbardziej, myślę, na powiem w cudzysłowie, rozpoznawalny, tak? Sędzia, bo był wieloletnim sędzią międzynarodowym, sędziował też wielkie imprezy, Igrzyska Olimpijskie. I takie pytanie, widzisz wśród swoich kolegów podopiecznych, brzydko powiem, materiał, nie materiał, ale przyszłego kandydata do tego, aby poprowadzić mecze na Olimpiadzie? Tutaj, jeśli chodzi o nas, naszych podkarpackich sędziów? To oczywiście, że widzę, tylko kwestia jest tego, że No, każdy nosi, że tak powiem, w plecaku buławę, ale kryteria wiekowe są nieubłagane. No i w tej chwili, powiedzmy, z tej grupy jest na pewno kilka osób, które spokojnie mogłyby się ubiegać o to, żeby w jakiejś tam perspektywie kilkunastoletniej, żeby to osiągnąć. Na przykład kolegi z Radomia, który w wieku chyba 29 czy 28 lat, Wojtek Głód, został sędzią międzynarodowym. No to jest też najlepszy przykład, że jeżeli się od razu, rozpoczynając sędziować, przyłoży dużą wagę, odpowiednią wagę do nauki języka angielskiego, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o to, bo na szczeblu centralnym osoby, które myślą o jakimkolwiek awansie dalej, muszą regularnie pisać testy w języku angielskim. Te testy są coraz trudniejsze, więc to jest sprawa jak gdyby nadrzędna. Ale wiem, że kilku kolegów pisze regularnie testy w języku angielskim, kilku zapowiada, że będzie pisało, więc mam nadzieję, że... To są etapy. Ci, co się uczą, ci, co się nauczyli. Bądźmy dobrej myśli, tak? Trzymamy kciuki, żeby tutaj doczekać się kolejnych arbitrów z Podkarpacia, bo to na pewno jest zawsze miły akcent i też swego czasu naprawdę głośno o Piotrze Dudku było w skali kraju. Życzymy tutaj naszym kolegom z Podkarpacia, żeby ta ich kariera się tak potoczyła. Króciutką przerwę zrobimy, wracamy już za chwilę. Będzie troszkę o przepisach gry, będzie też o tym sędziowaniu już wyżej na szczeblu. Zostańcie z nami. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypomnę, że słuchacie audycji Podwójna Krótka. Dzisiaj naszym gościem przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PWZPS i członek zarządu Podkarpackiego Związku Mirosław Pałka. Przed przerwą rozmawialiśmy dużo o sędziowaniu tutaj na Podkarpaciu, o tym, jak ta praca Wydziału Sędziowskiego wygląda. Teraz troszeczkę więcej może powiemy o przepisach. Popytamy o tak naszego gościa o przepisy, o zmiany. I nie wiem, Mirku, czy się zgodzisz, bo tak w ostatnich, myślę, nawet latach już chyba mogę powiedzieć, ja przynajmniej patrząc z boku, zauważam taką tendencję, że jednak pozwalamy więcej grać, tak, że mniej jakby sędziowie ingerują w jakość, czystość odbicia, a to idzie do tego, że po prostu dopóki piłka tak nie spadnie, no to gramy, tak? Czy takie są rzeczywiście wytyczne, czy może to tak tylko wygląda, gdzieś tam troszeczkę są takie, czy od samej góry od FIFA naciski, żeby jednak puszczać grę bo ludzi, no tak chyba też mogę powiedzieć, tak? Nie do końca interesuje, czy ta piłka była super czysto odbita. Ludzi takich laików, którzy to oglądają, tylko dla nich jest ważniejsze, żeby się działo, żeby były obronne wymiany. Zgodzisz się ze mną, czy... Jasne. Nie, to zresztą nie jest tajemnicą, bo w przepisach, w preambule do przepisów od dawna jest napisane keep the ball flying i pozwól piłce latać. Więc
Generalnie chodzi o to, żeby się dostosować do tego jako sędziowie, żeby po prostu nie przeszkadzać zawodnikom, żeby docenić ich wysiłek, piękno w grze i gwizdać tylko takie błędy, które są najbardziej oczywiste, czyli nie takie, które tylko ja widziałem jako sędzia, tylko które, że tak powiem brzydko, widziała cała hala i pół miasta. I rodzic na trybunach. I rodzic na trybunach, tak jest. Czyli po prostu ewidentne rzeczy. Natomiast jeszcze trzeba zachować poprawkę do takich, powiedzmy, efektownych akcji w obronie, gdzie ta piłka jest gdzieś spod band reklamowy wybierana, nawet druga piłka w obronie. Gdzie mówi się, że druga piłka powinna być odbita prawidłowo. No ale to już też zależy od, powiedzmy, podejścia sędziego, od danego meczu, bo mecz meczowi nie jest równy. Można powiedzieć, że w jednym meczu się przyjmuje taki celownik, jak to w języku siatkarskim czy sędziowskim się mówi, że celownik, czyli powiedzmy, że traktujemy w tym meczu bardziej łagodnie, w tym meczu troszeczkę ostrzej gwizdzemy, no w zależności od poziomu rozgrywek. Wiadomo, że nie możemy takich samych kryteriów przyjąć dla rozgrywek młodzika, jak dla rozgrywek plus ligi, kiedy zawodnicy są wyszkoleni i to odbicie, dajmy na to palcami, mają bardzo poprawne. Nawet często nie zniechęcając młodego adepta siatkówki, żeby no, wygwizdać mu cały czas podwójną i on wtedy się usztywnia, prawda? Dokładnie, o to chodzi właśnie. Także tutaj na pewno tendencja, którą wszyscy zauważyli od 2 lat, bo chyba 2 lata temu, czy nie, to więcej chyba było nawet, kiedy była tendencja właśnie, ja zawodnicy nawet specjalnie się szkolili w kierunku tego pchania piłki w ataku, do opierania o blok, przepychania tych piłek. Olek Śliwka też był klasycznym takim kazusowym. Mamy kilku, tak, mamy kilku liderów, jeżeli chodzi o te zagrania. Natomiast dobrze, że to się odwróciło, no bo już odeszliśmy od tej piłki ręcznej, że tak powiem, i teraz już tylko takie jednostkowe przypadki są, kiedy zawodnicy to wykorzystują i starają się wykorzystywać, ale już to w bardziej subtelny sposób, który jak gdyby mieści się w tym takim rozsądnym przedziale. Te zmiany, które jeszcze w ostatnich latach zachodziły, dotknięcie siatki, tak to ewoluowało, był błąd, że byłby momenty, że można błędem było tylko dotknięcie górnej taśmy, później powrócił przepis, że w ogóle cała nie można siatka, było, tak. I który z tych, że tak powiem, wariantów wydaje ci się najlepszy? To znaczy, uważam, że to moje zdanie jest takie, że po prostu łatwiej jest ocenić dotknięcie, znaczy powinno być w ogóle, cała siatka powinna być integralna, jeżeli chodzi o traktowanie całej siatki, powinno być takie samo. Czyli dotknięcie całej siatki to powinno być traktowane jako błąd. Natomiast tutaj jest taki drobny kruczek, który nie do końca zawsze jest jak gdyby zrozumiały dla wszystkich. Dajmy na to, zawodnik skacze do bloku i opada po bloku, nie dotykając siatki. Odzyskuje stabilizację, równowagę i odwraca się do kolejnej akcji. Piłka jest gdzieś w głębi pola, powiedzmy na 9-12 metrze w obronie i dotyka siatki ramieniem. No i bierze udział w grze, czy nie bierze udział w grze? No i cała hala krzyczy i widzi, że było dotknięcie siatki, ewidentnie, ale tutaj interpretacja jest jednoznaczna, że jeżeli zawodnik nie brał udziału w grze piłką, dotknięcie siatki nie ma. Mhm. Czyli to są takie... Tak samo teraz mi przyszło do głowy tak zwane niewygodne pytanie prowadzącego, bo jak jest przejście dołem, prawda, siatki, pod siatką linii środkowej, to tam już kilka mitów, pamiętam nawet na poziomie polsatowskim urosło, że kiedy jest to przejście, a kiedy nie, ustalono wprost, że to jest tak zwany ten rzut stopy, tak? Czyli jeżeli nawet Dokładnie. Stopa nie ma kontaktu z linią swojego boiska, to ale jest nad. Tak, ale jest nad, jakby ją położyć i dotykałaby linii, wtedy tak nie ma jest. Przejścia. Tak jest. To teraz pytanie, które u mnie się rodzi, najczęściej jest, bardzo często jest tak, że zawodnicy właśnie poświęcając się w ramach tej obrony, robią wszystko, żeby nogami nie przejść, ale przechodzą całym tułowiem, można wręcz powiedzieć. Wjeżdżają na stronę rywala. I teraz dla mnie największy problem jest to, bo to już widziałem od poziomu plus ligi do niższych poziomów tego interpretacji, bo popraw mnie, jeżeli ja mówię źle. Jest coś takiego, że oprócz przejścia dołem stopami jest tak zwane utrudnianie gry przeciwnikowi. I teraz mam wrażenie, że za bardzo, czy to jest tylko moje wrażenie, za bardzo czasem sędziowie skupiają się na tym, że patrzą tylko i wyłącznie na to przejście stopami, a nie zauważają, że załóżmy tym przejechaniem na drugą stronę zawodnik, który na przykład jest rozgrywającym, nie mógł odskoczyć do rozegrania, bo mu zblokowało nogę, bo nie chciał nadepnąć na kolegę, który po przeciwnej stronie siatki mu przejechał na drugą stronę. I czy to już jest to przeszkadzanie gry, czy to nie jest to przeszkadzanie gry? Znaczy, no to jest jedno z takich zagadnień, które no już rodzi interpretację, prawda? To już interpretacja sędziego, ocena danego zdarzenia, ocena danej sytuacji. Z pewnością łatwiej jest coś takiego ocenić,
kiedy są możliwości wykorzystania challenge'u, prawda? Wtedy jest ta możliwość jak gdyby otworzenia, przewinięcia tego, popatrzenia się, jaki to miał wpływ, czy miało wpływ na grę jakikolwiek. Natomiast no, często widać takie przypadki i takie sytuacje nawet mamy gdzieś tam w naszych tych księgach przypadków sędziowskich, kiedy widać, że zawodnik jest całym ciałem, za wyjątkiem stóp, na boisku przeciwnika, praktycznie na drugim metrze. No i to nie jest błąd, to nie jest traktowane tylko błąd, jeżeli oczywiście nie wywołało to tak zwanego właśnie, nie miało wpływu na grę przeciwnika, w ten sposób to jest sformułowane. O ile nie ma to wpływu na grę przeciwnika. Okay. No, a to już jest uznaniowe. Uznaniowe, okej, okay, ocena kwestia. To teraz obalamy drugi mit. No bo tak jak jest, prawda, czystość odbicia to jest kwestia tak zwanej piłki rzuconej lub nieczystość odbicia, że się tam umownie powiedzmy, że ta piłka się kręci, wpadła w ręce i tak dalej. Przy pierwszym odbiciu oczywiście tego podwójnego odbicia nie ma, oczywiście może być piłka rzucona. Dobrze mówię na razie? No, czy odwrotnie. Że nie może być podwójne odbicie. Znaczy, że sędzia nie może odgwizdać podwójnej, ale rzuconą może. Inaczej, wyprostuję. Tak. Może odgwizdać piłkę podwójną, jeżeli mamy dwa następujące po sobie ruchy, czyli piłka się odbija od głowy i zawodnik, okay. I zawodnik powiedzmy wykonuje świadomy ruch w kierunku piłki. Daj przykład głowa i ręka. Może to być noga i bark na przykład. Bywały sytuacje takie, i to jedna ze słynnych sytuacji sprzed kilku lat w plus lidze, finał. W wieku meczu finałowym, że właśnie tam no, interpretacja była nieco inna. No, natomiast tutaj jest to dosyć jasne. Piłka pierwsza, żadna piłka nie może być rzucona. Złapana i rzucona. Żeby piłka była rzucona, żeby była zakwalifikowana jako rzucona, musi być złapana i rzucona. Piłka nieczysta nie jest błędem, o tak generalnie powiedzmy. Okej, okay, dobra. I ostatnie obalenie mitu. Czy można zrobić odbicie podwójne wystawiając jedną ręką, z uwagi na nieczystość odbicia. A to dyskusja nawet po co to Oscar, pamiętam kiedyś. Jakiś, nie pamiętam, że kimecz, ale było. Okej, okay, rzucono, to ja jestem w stanie przekroć, ale czy podwójną jedną ręką odbijając? Teoretycznie można, bo można się piłkę odbić od kciuka, od mojego palca. Ale wiesz, nie o to chodzi. Mi o te takie piłki, które wiadomo, że nie dolatują do ręki, wiadomo, że się kręcą, bo rozgrywający na linii siatki, czyli zrobił przełożenia. Nie z przełożenia tak. Odbija. I czasem, jak widzę sygnalizację podwójną, to wtedy tak zwane jest gotowanie. Odpowiem inaczej. Jest też napisane w wytycznych dla sędziów, jest napisane, że należy zachować powściągliwość, jeżeli rozgrywający odzyskuje piłkę z trudnej pozycji. Wtedy należy zachować ostrożność, jeżeli chodzi o kwalifikowanie takiego odbicia jako nieczyste. Okay. No to mamy dużo tutaj wątpliwości rozstrzygnęliśmy. Nie mamy wizualizacji. Nie mamy wizualizacji, ale myślę, że osobom, które gdzieś tam mają styczność cały czas z boiskiem, to kilka tutaj tych sytuacji się rozjaśniło. Temat nieunikniony, czyli challenge. Od kilku lat mamy to dobrodziejstwo. Powiedz, pomaga sędziom czy przeszkadza? Mam wrażenie, że ten w siatkówce jest mniej problematyczny niż ten w piłce nożnej, bo w piłce nożnej mimo challenge'u to też wiecie, na pewno oglądacie na co dzień, to tych kontrowersji nie brakuje, a tutaj jednak, może też jest to przez to, że jednak są prostsze troszeczkę te do oceny. Nie prostsze, tylko mniej interpretacyjne niektóre kwestie, tak? Natomiast... Przepraszam, że od razu się wtrącę. Bo mam wrażenie, proszę. Że nasz gość od razu odpowie, oczywiście, że pomaga. Ale teraz odwróciłem sytuację. Czy sędzia, który załóżmy ma trzecią, czwartą, piątą wpadkę na challenge'u, kiedy go trener zmienia mu tą decyzję, powołując ten challenge, nie traci pewności siebie i takiego gruntu pod nogami i ten challenge właściwie nie staje się takimi kajdanami potem każdej kolejnej decyzji. Jak to się rodzi w głowie właśnie sędziego w takich sytuacjach? To znaczy trudno mi oceniać, jak to się rodzi w głowie każdego, bo każdy to na swój sposób przeżywa, każdy ma swój sposób przygotowywania się do meczu i no i walczenia ze stresem, techniki oddechowe, odpoczynek między setami, powiedzmy patrzeć na zielone, bo tak się mówi, żeby patrzeć na zielone na przykład, jeżeli zwłaszcza mecz jest w godzinach wieczornych. Natomiast no to jest też kwestia szczęścia. No, są mecze i mecze. Są mecze takie, kiedy, że tak powiem, wszystko wchodzi. Wszystko wchodzi, czyli każdy challenge praktycznie się wygrywa i buduje się tą pewność siebie, prawda, coraz większą. Nie ukrywajmy tego, to jest pewne. Gorzej wiadomo, jeżeli ta jest jedna pomyłka, druga pomyłka, gorzej, jeżeli się okazuje, że się ewidentnej piłki na przykład nie widziało. To wtedy faktycznie można trochę zachwiać z zaufaniem do swoich własnych umiejętności.
No ale to jest jak gdyby element naszej pracy no i trzeba z tym żyć jakoś, prawda? Mhm. No jeżeli się dochodzi na szczebel, na którym jest challenge, czyli na poziom lig profesjonalnych, no to już chyba coś... Nie jest tam przypadkowo. To raczej się nie powinno być przypadkowo. Okej, ale tak właśnie, a jest jakiś taki ranking wśród sędziów właśnie tego, ile razy wygrali z trenerami, którzy brali challenge na decyzję trenera, ile razy przegrali, gdzieś ten ranking decyduje potem o ocenie pracy sędziego, czy coś takiego, taka formuła nie została wprowadzona? Bo wiemy też, że tam, jeżeli chodzi o samą górę, to też masz kontakty, działasz. To znaczy statystyki nie. Statystyki oficjalne są, bo po każdym meczu nawet ja sobie tak dla swojej statystyki, no to proszę zawsze sekretarza tam tego protokolanta elektronicznego o to, żeby mi wydrukował coś takiego, co się nazywa raport challenge. I jest to oficjalny raport, czyli wiadomo, w jakim secie, przy jakim wyniku, jaki zespół wziął i czego dotyczył challenge. I czy wygrany, czy przegrany, prawda? Także dla siebie to, powiedzmy, jakoś tam sprawdzam. Nawet później, żeby zobaczyć sobie, jak mam możliwość obejrzenia powtórki danego meczu, no to żeby sobie zobaczyć, w jakiej kolejności, jak to wyglądało po prostu, żeby to przeanalizować i popracować nad tym ewentualnie. Challenge ułatwia pracę, zdecydowanie ułatwia pracę. Natomiast, i tu może powiem dość kontrowersyjne zdanie, akurat to jest moje prywatne, osobiste zdanie, uważam, że challenge, czyli telebimy na hali, psują pewne rzeczy. W wielu przypadkach psują. Wyjaśniają może pewne rzeczy, natomiast psują, bo często, gęsto, jak oglądamy widowisko w telewizji, widzimy, że są piłki takie styczne, niestyczne, że piłka na zapałkę jest tam, może w boisku, może nie. Na monitorze challenge'owym, z którego my korzystamy, mamy pewną jakąś określoną rozdzielczość i pewien obraz widzimy. Niekoniecznie ten sam dokładnie obraz, czyli gdzieś tam powiedzmy pewne klatki, czy pewne piksele mogą spowodować to, że ten obraz na telebimie w hali może być odrobinę inny. I publiczność, nawet też chcąc wymusić, będzie wywierała nacisk na sędziego. Ale to tak można powiedzieć, że ten challenge międzynarodowy, który widzieliśmy na Mistrzostwach Świata chociażby, ten taki tenisowy, bym powiedział. Eagle Eye. Tak, dokładnie. Mm-hmm. No to gdzieś rozwiewa wszelkie takie wątpliwości, aczkolwiek powiem szczerze, że ja mam, nie wiem, nie tyle zaufanie do własnego oka, ale podoba mi się ta tak zwana stop klatka nasza plusligowa, czyli to ta rzeczywistość faktycznie realna, a nie już przetworzona przez komputer i że akurat tyle złapało linia, a tyle nie złapało. No też mi się wydaje, że to jest bardziej wiarygodne, no ale... No. Nie dowiemy się. Kwestia jeszcze też rankingów w telewizji, to tak mi się pytanie tutaj nasunęło. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że tak przez lata gdzieś tam w tych statystykach ocen sędziów po sezonie też miało znaczenie to, jak ocenia telewizja, jak oceniają zawodnicy. Jest to dalej, funkcjonuje to dalej. Pomaga, przeszkadza telewizja, bo ja powiem szczerze, że to wiesz dobrze, Mirku, gdzieś miałem okazję sędziować chwilkę na niższych szczeblach, ale wiem mniej więcej, jak to wygląda i też jak słucham tych komentatorów niejednokrotnie, no to tak się zastanawiam, czy oni do końca wiedzą, o czym w tym momencie mówią i na jakiej podstawie oceniają, czy jak to wygląda, czy zwracają tam na górze na to uwagę, że tak powiem, na te opinie telewizyjne, czy to raczej jest tak traktowane jakoś mniej może istotnie. Bo pamiętam, że kiedyś była chyba taka statystyka rzeczywiście, że była też ocena, tak, sędziów? Zgadza się. No w ligach profesjonalnych składowa oceny, ocena mediów jest jedną ze składowych oceny. Mhm. Chyba tam najmniejszy wpływ ma na całościową ocenę, bo najwyższy wpływ ma ocena kwalifikatorów, czyli tych najbardziej kompetentnych osób, które nas oceniają. No jest ranking mediów, ranking komisarzy jeszcze jest, którzy też są na każdym meczu w lidze profesjonalnej. No i jeszcze jest ocena wydziału sędziowskiego, na którą tam wpływają ewentualnie jakieś aspekty typu na przykład praca na rzecz wydziału sędziowskiego, na rzecz środowiska, aktywność, tego typu rzeczy. Czyli te składowe są bardzo różne. Ostatnia rzecz, taka już patrzę na zegarek, o którą chciałem zapytać, też w ostatnim chyba sezonie się to pojawiło. Z dwojakiej perspektywy cię zapytam, jak na to spojrzysz. Taka deregionalizacja trochę w rozgrywkach, bo to można zauważyć, tak nawet jeśli ktoś oglądał te dwa pierwsze mecze Resowi plusligowe u siebie, nasz bardzo sympatyczny, eksportowy, powiem w cudzysłowie, duet podkarpackich sędziów Damian Lidl
widz Mariusz Gadzina sędziował te mecze i to nie są odosobnione przypadki, zdarza się. Ja widziałem chyba arbiter z Kędzierzyna Koźla sędziował mecz z Aksy w Olsztynie, czyli nie ma już tej takiej jak dawniej regionalizacji, tak, że sędzia z danego województwa nie sędziuje raczej meczów RSOi, przynajmniej jeśli chodzi o ten najwyższy szczebel. Powiedz, jak ty się na to zapatrujesz, czy tutaj w waszym środowisku sędziowskim nie ma jakichś takich rozmów związanych, że to może kontrowersje, że jednak no zawsze sędziując gdzieś tam tym, w cudzysłowie powiem, swoim inaczej to serce bije, jak znasz tutaj tych działaczy. I też druga część pytania, bo też wiem, że miałeś chyba przyjemność sędziować na Podpromiu mecz Developersu, tak? W poprzednim sezonie, nie wiem, czy jednokrotnie, czy więcej, ale też, czy nie tworzy się taka dwojaka presja, że jednak chcesz za wszelką cenę, stojąc na słupku, pokazać, że nie jesteś stronniczy, że sędziujesz obiektywnie, wiadomo, i czy się nie tworzy presja, że to się jeszcze odwraca w drugą stronę, że można gdzieś niechcący skrzywdzić ten zespół, z którym się ma, mówię, czysto teoretycznie bliżej. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Jasne, tak szybciutko, bo widzę, że czas się kończy, to szybciutko powiem tak. Na wiosnę tego roku właśnie stworzona została taka możliwość, oczywiście zgodą klubów w ligach profesjonalnych, że sędziowie mogą sędziować mecze z własnego województwa, zespołom. Więc tutaj temat został jak gdyby uzgodniony z klubami i w LF, w Tauron Lidze Kobiet i w Plus Lidze. I wszystko jasne, i to dużo wyjaśnia. No wiadomo, że pewnie rodzą się pewne jakieś tam sytuacje tam, powiedzmy, lekko stresowe, bo fajnie, aspekt jest taki, że przyjeżdżam blisko, jadę sobie autobusem typu koło i jestem na hali za 15 minut, a nie jadę do Świecia na przykład 8 godzin. No ale jednak też obciążenie psychiczne jest, a poza tym po tym meczu właśnie, o którym wspomniałeś z Developersu, który sędziowałem w marcu, kilka wiadomości tekstowych odebrałem, kilka telefonów z pytaniem, jak to się dzieje, że sędzia z Rzeszowa może sędziować Developers, więc jest to niespodzianka dla wszystkich, ale myślę, że to będzie powoli tak jak wszystko, powiedzmy, z czasem ewoluowało i ludzie też się przyzwyczają do tego, że to jest normalny aspekt. No przecież w tej chwili, jeżeli mamy challenge, no to wszystko można praktycznie rozstrzygnąć. Mhm. Czy ja tak może jeszcze na koniec, bo to tak czasem przychodzi do głowy trudne pytanie, albo ciekawostka od prowadzącego jeszcze na koniec. To się wytnie. Nie, no, a czy już na live'ie to nie ciężko. Ale powiedz mi proszę, czy masz jakąś taką jedną sytuację, bo ja osobiście mam i poza swoją, o którą mi chodzi, gdzie jak słyszysz czasem głos komentatorów, obojętnie, radiowo, telewizyjnie, na tematy siatkarskie i gdzieś oni nie dostrzegają tego błędu, bo jest to już taka wiedza bardzo insiderska, ale jeżeli chodzi o lejków siatkarskich, że taka myśl w głowie ci się pojawia, znowu nie zauważyli tego błędu i że szukają czegoś innego. Ja ci od razu powiem, o jaką mi sytuację chodzi. Ale mówisz o... Że komentator szuka błędu, nie wie, że taki błąd faktycznie zaistniał. Bo jasne. Ja od razu może w takim razie wyprzedzę taki błąd, który ja zauważam. To czasem się pojawia ten niedopatrzenie związane z tym, że libero rozegrał piłkę w 3 metrach. I zawodnik, palcami. I tak, palcami. I zawodnik zaatakował i z tego powodu sędzia słusznie zagwizdał błąd. Jasne. A komentatorzy czasem szukają, no dlaczego ten błąd, może gdzieś piłka pchana, może nieczyste rozegranie. Przejście linii 3 metra, przecież z pierwszej linii i tak dalej. I wtedy uśmiech mi się zawsze pojawia, że to jest ten jeden z tych takich trudniejszych przepisów, co faktycznie, jak ktoś nie jest w samym środku, to czasem po prostu nawet nie wie, że jest taki przepis. Tak z tym rzutem stopy chociażby. No, słuchajcie, no ideałem by było, gdyby komentatorzy byli doskonale przygotowani z przepisów gry, no ale sami wiecie tak samo, że również komentatorzy piłki nożnej też nie są doskonale zaznajomieni z tajnikami wszystkimi, jeżeli chodzi o przepisy, o pewne takie kruczki, że tak powiem, waru, nie waru, tego typu rzeczy. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o warsztat sędziowski, no może czasami by było warto, żeby do studia gdzieś zaprosić na przykład, czy nawet do tego magazynu Siódma Strefa, żeby zaprosić sędziego, żeby... Wzorem żużla piłki nożnej. Tak, prawda? żeby interpretował pewne sytuacje, które się pojawiły w danej kolejce ligowej. Mhm. Wtedy no, ciekawe rozwiązanie. Faktycznie... To jeszcze takie ostatnie, już mi definitywnie ostatnie pokazuje do naszego realizatora. Pytanie mi się nasunęło. Jestem świeżo po obejrzeniu serialu Sędziowie, tego oczywiście od piłkarskich sędziach.
ciekawe doświadczenie, bo też można zobaczyć z innej perspektywy. Tam sędzia na przykład Frankowski mówił o tym, że on zawsze właśnie też mają te rankingi, o których mówiliśmy, telewizji i zawodników, i on zawsze mówi, że nisko wypada w tych rankingach, bo nie utrzymuje kontaktów z sędziami takich prywatnych, że sobie nie dzwonią po meczu, nie rozmawiają. Ja zwróciłem ciekawą sytuację, będąc na meczu w Mielcu, sędzia Musiał był wtedy dobrze znany, chyba z Krakowa, sędzia piłkarski oczywiście, był sędzią VAR na tym meczu i w przerwie wędrował sobie do szatni, do kolegów. Po drodze spotkał tam kilku zawodników, Bartka Kapustkę, kogoś tam jeszcze, i dosłownie witali się jak najlepsi przyjaciele. Piona przytulas, tak, krótka pogawędka. Powiedz, czy u was też to tak wygląda, że gdzieś tam z tymi zawodnikami na tym wyższym szczeblu utrzymujecie jakiś taki kontakt, jak na co dzień któryś raz się widzicie, zamienicie 3, 4, 5 zdań, czy raczej tego w siatkówce nie ma? Czy to jest naturalne, tak, tak jest. Tak jest i to jest przyjemne, bo często można, powiedzmy, konstruktywnie porozmawiać. Wiadomo, że to są lata, powiedzmy, pracy i doświadczeń, bo nie każdy zawodnik, zwłaszcza taki doświadczony, z nazwiskiem jakimś wyrobionym, do nowego sędziego, którego pierwszy raz widzi, podejdzie i będzie z nim robił tak zwanego misia. No, umówmy się, zresztą to jest niewskazane na hali i to zalecenia są wyraźne, żeby takie rzeczy nie robić. Natomiast po iluś tam latach wyrabia się jakaś tam, powiedzmy, więź, znajomości, no i często są nawet na płaszczyznę taką, powiedzmy, prywatną przenoszone, gdzie można sobie pożartować i powymieniać pewne poglądy. Wiadomo, że później komunikacja nawet z takim zawodnikiem w trakcie meczu w sytuacjach mega stresowych, mega trudnych jest też zupełnie inna i też przyjmują jak gdyby inaczej wyjaśnienia, z którymi niekoniecznie się muszą zgadzać nawet. To też chyba działa w drugą stronę, ten autorytet też sędziego się buduje przez lata. Ja pamiętam, jak raz tutaj Andrzej Zenowicz, no postać chyba, której nikomu przedstawiać nie trzeba, przyjechał na mecz Ligi Mistrzów na Podpromiu i przez cały mecz nawet nikt chyba nie spojrzał w stronę słupka. Andrzej stał oparty, nie patrzył na nikogo, sędziował sobie swoje i chyba po prostu no, z samego automatu, że on przyjeżdżał, to nie było tej dyskusji, także to chyba tak fajnie gdzieś tam się na przestrzeni lat takie doświadczenie, te więzi się tworzą. No czas nas tutaj już przegonił nawet, także bardzo dziękujemy. Mirosław Pałka był naszym gościem. Sprawy sędziowskie, sprawy z perspektywy słupka dzisiaj pokazaliśmy w magazynie Podwójna Krótka. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.